dobry, Krzysiu Net. Dziś nieprzypadkowo jestem tak ubrany, ponieważ będziemy mówić o lawendzie. Jak wiadomo, lawenda często służy do odstraszania molów, komarów, much. Władcą much jest Belzebub, więc siły nieczyste. Taki ubiór często kojarzony jest także z siłami nieczystymi, więc wszystko się zgadza. A więc jeszcze raz, dziś lawenda z zieloną herbatą. Kwiatek tym razem tutaj stoi tak po prostu, żeby stał na ozdobę. Fitonia to jest, jakby ktoś się pytał. Więc tak, lawenda ma taki dość intensywny smak. Najlepiej parzyć ją krótko i za to z delikatną herbatą, bo jeśli za dużo się da, to po prostu nie będzie to dobre. Jak lawenda pachnie, jak smakuje, można sobie sprawdzić na, myślę, że w każdym dziale z jakimiś odświeżaczami powietrza, z jakimiś świeczkami zapachowymi będzie właśnie lawenda. Więc ja daję jedną łyżeczkę, to jest herbata biała mieszana z zieloną. Jedną łyżeczkę takiej herbaty. I jedną łyżeczkę kwiatów, o przepraszam, pół łyżeczki kwiatów lawendy. Skąd wziąć lawendę? Lawendę można wziąć z apteki, około, czy też znowu ze sklepów zielarskich. Kosztuje jak zwykle około 4 zł. Opłaca się bardzo ją kupić, ponieważ można sobie dać do szafy w jakimś woreczku, można sobie dać na parapet, żeby troszkę te różne rzeczy latające, nieprzyjemne się oddaliły od naszych hacjent. Więc zalewamy. I parzymy pod przykryciem, którego tutaj nie widać, ale powinno być. Tak, tak, to więc będzie takie wirtualne przykrycie. Parzymy pod przykryciem około minutę, dwie, nie dłużej. Jeśli będzie niedobre, spróbujmy z mniejszą ilością lawendy. Jeśli jeszcze będzie za mocne, możemy lawendę wrzucić, przypuśćmy, po minucie parzenia, a potem po kolejnej minucie wyjąć te fusy, więc będzie już tylko przez minutę lawenda, przez 2 minuty herbata. Kolejny raz podałem tylko właśnie taki sposób parzenia, nic o tym nie powiedziałem tak zbyt dużo, oprócz przywołania sił nieczystych. Warto samemu spróbować. No, są takie rośliny, o których dużo niestety nie powiem, bo nie da się zbyt dużo powiedzieć, ale jakby coś, to komentujcie, jeśli spróbujecie, jeśli macie jakieś lepsze pomysły, to też komentujcie, może coś wykorzystam, jeśli mi pozwolicie. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do smacznej herbaty. Dziękuję bardzo, do widzenia, Krzysiu Net.